Niestety pożegnaliśmy wielkiego aktora i chciałam zapytać, jakie pan ma wspomnienia związane ze swoim kolegą z serialu? Z Andrzejem, tak, no w ogóle no muszę powiedzieć, że to dla wszystkich był cios, aczkolwiek ta choroba tak postępowała szybko, że zdawaliśmy sobie sprawę, że no jest słabo. Andrzeja poznałem jeszcze w szkole. Nawet może i przed szkołą, ponieważ jak zdałem do szkoły teatralnej, to Andrzej mnie fuksował. Czyli każdy rocznik, który przychodzi do szkoły teatralnej, musi się pokazać w sposób zabawny, śmieszny. I oczywiście scenariusz napisał między innymi Andrzej i on wszystko wyreżyserował. Także już wtedy poznaliśmy się. Natomiast pamiętam, jak oni zrobili w szkole kabaret Kur. Ja byłem, nie wiem, może z 10 razy na ich występie. Niesamowicie się bawiłem. Było to dla mnie tak śmieszne, to poczucie abstrakcyjne humoru, ta wzajemna relacja między kolegami, którzy no, już praktycznie kończyli szkołę teatralną. I wydawało mi się, kurczę, jak to tak można grać bez słów? A oni grali bez słów. Andrzej był wspaniały, zjadał bukiety kwiatów, wpychał sobie ping-pongi w oczy, żeby mieć... No po prostu niesamowity był. Niesamowity. Ja go nazywam tak zwanym, no... bardzo zdolnym, wesołym malkontentem. On zawsze się krzywił, jak mu się zadało pytanie, tak, ale coś, nie było genialne. Nie, zawsze gdzieś tam marudził, aczkolwiek no, wspaniały człowiek i to wszystko to była jego sposób, to był jego sposób na życie. Szkoda, że go nie ma, bo naprawdę wielki, przecież jak był rektorem też parę roczników wypuścił, stworzył wspaniałe przedstawienia, miał to poczucie humoru, taką finezję, taką lotność. No szkoda. Czy wiadomo, jak zostanie poprowadzona jego postać? Ponieważ 2 lata temu, gdy pożegnaliśmy babcię Stasię, to w serialu nie została uśmiercona. No tutaj trudno mi powiedzieć, bo ja nie znam planów produkcji, ale nie sądzę, żeby oni to tak zostawili. Jest to ogólnie dodatkowo jeszcze przykre pod kątem tego, że tak naprawdę my tutaj zebraliśmy się w tym programie, w Jakie to Melodii, w tym odcinku specjalnym właśnie przez wzgląd na to, żeby pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie, no ale no niestety stało się tak, jak się stało i no okazało się, że jest już za późno, także no co mogę powiedzieć, no na pewno jest to wielka strata, jeżeli chodzi o nasz serial, to już też na pewno, ponieważ no, ta postać wykreowana przez niego, no, myślę, że na pewno zapadła w pamięci widzów i no, na pewno nie będzie zapomniany. Podobno nie wiadomo, czy ta postać zostanie uśmiercona, czy nie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to rozwiążą. No jest to trudne zawsze, prawda? Jak to zrobić też, żeby to wszystko tak miało ręce i nogi, nie urazić rodziny, zrobić to zgodnie, więc no jest to trudny temat. No poza tym, tak jak mówię, myślę, że widzowie też byli bardzo przywiązani do tego duetu i no, ciekawe, jak to będzie wyglądało dalej. No. Andrzej Strzelecki to wybitny aktor i reżyser, wspaniały kolega i taki zostanie w mojej pamięci i myślę, że w moich kolegów z klanu na pewno. Nie pamiętam, żeby była jakaś sytuacja, jakieś nieporozumienie, jakaś nieprzyjemna sytuacja. Zawsze był uśmiechnięty i takiego chcę zapamiętać.